no to poznaliśmy trochę rodziców, praktycznie większość. Natomiast potem, to ja już mogę powiedzieć to, co zawsze mówiłem wtedy, kiedy coś tam zaczynałem. Na różne sposoby. To można było pojechać w górę albo na te jeziora, to było pojedynek. Ale ja miałem takie poczucie, że jak wysiadałem z pociągu tego pierwszego poranka po nocy, to ja mniej więcej wiedziałem, do kogo jakie imię należy przypisać. Jak żeśmy ruszali, to po pierwszych dwóch godzinach to już nie miałem kłopotów z tymi imionami, a jednocześnie już coś niecoś wiedziałem na temat tego, czego się po kim mogę spodziewać. Bo to bardzo szybko się okazuje, jak się idzie w góry, jak się ma na plecach te 20 czy 25 kg, a wtedy się nosiło całe żarcie ze sobą, bo potem były z nich kłopoty. To tak naprawdę znakomicie widać, kto komu jest w stanie pomóc, a u kogo się tej pomocy doprosić nie można, prawda? Kto poczeka rozsądnego, a kto będzie tam zasuwać po to, żeby dopaść tego bufetu schroniskowego, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę pierwszego dnia wieczorem, jakbyśmy tam siadali przy jakimś ognisku, to ja mogłem powiedzieć, że już trochę znam tę klasę. Znam tych ludzi. A jak żeśmy po kilku dniach czy po tygodniu wracali i wysiadali z tego pociągu z powrotem w Warszawie, to ja sobie mogłem spokojnie powiedzieć, to jest moja klasa. I to mi wystarczało na 4 lata. To znaczy, to był ten kontrakt swoisty, nie pisany. Chociaż myśmy sobie tam oczywiście gadali na temat tego, jak to będzie. Ale mogliśmy sobie jasno powiedzieć, że jakby wiadomo było, o co chodzi. Prawda? Ja wiedziałem, że moi wstępnie oswojeni, jeśli pamiętacie mojego księcia, jego rozmowę z Lisem. Oni wiedzieli mniej więcej, kto ja jestem, czy kto my jesteśmy. Czasami zresztą pomagali mi w tych pierwszych krokach jacyś moi dawni uczniowie, czy instruktorzy harcerscy w początku zaprzyjaźnieni. I potem, jak gdyby, mogliśmy sobie, to były zbudowane relacje, o których żeście tutaj mówili, bo to właściwie te relacje zdominowały całość. Właściwie w każdej wypowiedzi była mowa o relacji, prawda? Na trzecie rocze. I to były te relacje. A jak one były rzeczywiście i były takie w porządku, no to potem, no ja z tymi swoimi klasami, oczywiście no nie ze wszystkimi, bo to są setki ludzi, ale w tych setkach ludzi, którzy dziesiątki są takich, z którymi do dzisiaj utrzymujemy kontakty, spotykamy się, spędzamy czasem sporo czasu, wyjeżdżamy. No bo to były takie relacje, które się z niektórymi przynajmniej budowało na całe życie. Przepraszam, chyba się rozgadałem, bo twoje. Ten nie działa, tak? Nie działa? No dobrze, dziękujemy. Więc posiedzieliśmy panu w takiej klasycznej sytuacji. Czyli panowie jako nauczyciela, jako uczniów pod tablicą. Jest to naturalne środowisko szkolne, aktualnie dość często obowiązujące w każdej klasie, gdzie jest klasa właśnie 30-osobowa, nauczyciel siada po środku, w zasadzie jest w przodu na katedrze, to panują i próbują coś przekazać uczniom, którzy nie zawsze chcą tego słuchać, niestety. Teraz ustroił się kolejny problem. My, wiele osób tutaj zebranych idzie jako jeden z pierwszych roczników w trójdzielowym systemie podzielonym, gdzie jest osobno liceum, osobno jest gimnazjum 3-letnie. Zarówno liceum, jak i gimnazjum, i 6-letnia podstawówka. Wcześniej była 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum. Rodzi się pytanie, czy nie jest problematyczne, że nagle mamy o rok mniej, zarówno do przygotowania do matury, jak i do przygotowania do egzaminu gimnazjalnego. Również się rodzą problemy, ponieważ większość problemów łączy się rodzi w gimnazjum. Tutaj zahaczamy o problem, który był wspomniany, czyli wychowanie łącznie z nauczaniem. Czy w gimnazjum może się to udać, jeżeli jest gimnazjum tylko 3-letnie i 4-letnie? Jakiejś wolnicy na przykład. Czy to jest możliwe, szczególnie, że jak widać, gimnazjum jest zbiorem osób o dość trudnych charakterach. Trudnym wieku zdecydowanie. To ogromny kompleks pytań. Więc po pierwsze chciałbym skorygować arytmetykę. 8 plus 4 to jest 6 plus 6. Więc nie ubyło. Nie ubyło lat nauki. Teraz pytanie, które chciałem sobie powtarzać, czy to było dobrze wprowadzać do gimnazjum, czy nie.
Otóż są pewne przesłanki, żeby stwierdzać to bardzo dobrze. I szczęśliwy zbieg okoliczności, które te przesłanki i przesłanki uwiarygodnione, mianowicie badania zawodowe umiejętności uczniów. 15 lat organizowane przez organizację Współpracy Gospodarczej Rozwoju OECD, nazywa się PISA. Tak się szczęśliwie złożyło, że te badania idą raz na 3 lata. Pierwsze rok 2000 było przed wprowadzeniem gimnazjów i drugie 2003 po wprowadzeniu gimnazjów. Więc w tym pierwszym brali konsekwentnie udział uczniowie, którzy byli w pierwszych klasach liceów, techników ze zdolności zawodowej. A w tym drugim ludzie, którzy kończyli gimnazjum. Co wyszło? W roku 2000 około 20% polskich uczniów było analfabetami. Przeważnie ci, co byli w tych zawodówkach, niestety. To znaczy, to nie jest tak, że nie umieli czytać słowa, ale jeśli był tekst w postaci jednego akapitu, nie potrafili wydobyć treści z tego akapitu. Znaczy napisać, patrząc na ten tekst, co tam jest, wyszukać na przykład słowo. Potrafili przeczytać linię polinicę, ale nic z tego tekstu nie umieli wnieść. Około 20% tak było. Po 3 latach, kiedy ta młodzież, która była w zawodzie, została zasymilowana z całą populacją w gimnazjach, ten procent spadł do liczby jednocyfrowej. Krótko mówiąc, te dzieci, które szły do szkół zawodowych po 8 klasie, były jakby skazywane na... Znaczy nikt nie wierzył w tych szkołach chyba, że się da czegoś nauczyć, oni sami nie wierzyli, się czegoś nauczą. Ta wiedza i de facto opadła w dół. W gimnazjum uczniowie najsłabsi ewidentnie skorzystali. To znaczy podciągnęli swój poziom. To jest rzetelne statystycznie badanie. Tu nie ma żadnej w tym złudy. Co więcej, na koniec gimnazjum w roku 2003, jak tam było takie pytanie w tym kwestionariuszu, do jakiego typu szkoły się wybierasz, bo potem oni dalej teraz wybierali albo liceum, albo technikum, albo zawodówkę, to ci, którzy wybierali zawodówkę, jak się policzyło dla tej grupy wynik, to był istotnie lepszy od wyniku zawodówek sprzed 3 lat. Ci najsłabsi z tej populacji, którzy uważali, że w tych najlepszych szkołach, w cudzysłowie, wylądują, i tak byli lepsi. Co mówiąc, to jest efekt gimnazjów. Wyciągnięcie tej dolnej strefy na dość przyzwoity poziom. Oczywiście nie ma im zadania, prawda? Jest pewna cena, którą się płaci tym zabiegiem, to jest cena, którą płacą uczniowie najzdolniejsi, którzy byli po 8 klasie wyselekcjonowani do liceów, których było nie tak wiele. Bo w tamtym czasie, te reformy to było więcej pół na pół, do zawodowych, pół do szkół kończących się maturą generalnie. Dziś to się przewartościowało bardzo, to warto z tego zdawać sprawę, bo to mało kto o tym pisze i mówi. Dziś do szkół kończących się maturą uczęszcza 80% rocznika. Także tu 14-15% młodzieży idzie do zawodów w skali ogólnopolskiej. Jest ogromne parcie młodych ludzi na edukację. Prawie każdy młody człowiek myśli o studiowaniu. Tak się jest. To jest dobrze, to jest pozytywne zjawisko. Wyższe uczelnie zareagowały na to bardzo przyjaźnie, tworzyły szeroko swoje bramy. Liczba studentów w Polsce wzrosła z 400 tysięcy do 2 milionów. To jest prawie 2 miliony studentów w Polsce. 5-krotny wzrost. Też jest dobrze. Lepiej, jak człowiek się pouczy, niż jak się miał nie uczyć. Natomiast wymaga to pewnych przewartościowań. Mówi się, padł teraz to slogan, że gimnazjum to jest szkoła dzieci najtrudniejszego wieku, prawda? Ze statystyk, które ma Ministerstwo Edukacji, wynika, że liczba zgłoszeń przypadków drastycznie zachowała. Ze szkoły 8-letniej, ze szkoły gimnazjalnej, tej samej grupy wiekowej nie wzrosło wcale. To nie jest tak, że gimnazjum wysublimowało złe cechy młodych ludzi. Ten wiek zawsze był, w której do szkoły nie było, on się objawiał pewnymi zachowaniami.